Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i otrzymałem bardzo ciekawe zapytanie od mojego widza, a mianowicie nie skończył on kursu reedukacyjnego za jazdę po alkoholu, ponieważ w ogóle go nie zaczął, a nie zaczął go dlatego, że czy złamał rękę, czy z jakichś innych miał powodów rękę w temblaku, czyli był po urazie i w końcu wojewoda mu przysłał, że zabierają mu prawko, ponieważ tego kursu nie ukończył i o ile dobrze zrozumiałem, w tym piśmie była też jakaś tam, jakiś tryb odwoławczy od tego, ale no, trzeba by się wytłumaczyć, dlaczego tego kursu nasz widz nie zrobił. I widz zapytuje, czy jeżeli poda jako przyczynę tej nieobecności rękę w temblaku, czyli niezdolność z powodu choroby, to ten, kto mu to pismo przysłał, czyli starosta, mu to uzna. I powiem szczerze, że powinien uznać i cokolwiek by widz nie wymyślił, powinien na to pismo odpisać staroście, podać jakiś tam w miarę racjonalny powód, czy choroba. Choroba tutaj jest zupełnie ok, ponieważ każdy lekarz mu to, że tak powiem, potwierdzi i poprosić o wyznaczenie jakiegoś tam nowego terminu kursu reedukacyjnego. I czy widz chce, czy nie chce, czy będzie chorował, czy nie będzie chorował, to w końcu musi kiedyś ten kurs skończyć. No i oczywiście do kursu zapewne dochodzą badania lekarskie i psychologiczne, ale mam tutaj dla ciebie taką bardzo ważną uwagę, że bardzo często przychodzą różne pisma od starosty, przychodzą różne pisma tam z różnych urzędów, szczególnie jak jechałeś po alkoholu, ty te pisma nie czytasz i jest tam z reguły jakiś tryb odwoławczy, tryb wyjaśniający, co można zrobić i jak miną już terminy administracyjne po odebraniu pisma, to w zasadzie niewiele możesz działać. Szczególnie chodzi mi tutaj o jakieś odwołanie się do jakiegoś tam kolegium samorządowego, czy jakiegoś tam innego, dokładnie nie pamiętam, jak się te instytucje nazywają, ale zawsze, jeżeli uważasz, że masz rację, to cień szansy jest, że po twojej myśli to jakoś tam sprawa rozwiązana będzie. No i w zasadzie na tym kończę, prawda, bo główna myśl, jaka mi przyszła, że po prostu jak pisma otrzymujesz, przeczytaj, co tak naprawdę od ciebie chcą, przeczytaj tryb odwoławczy. No, najlepiej po prostu zrobić wszystko tak, jak w tych pismach każą. Czyli jeżeli każą się zgłosić na kurs reedukacyjny, to zgłoś się na kurs reedukacyjny. Jeżeli każą ci się zgłosić na badania lekarskie i psychologiczne na podstawie skierowania, które dostałeś, to również się zgłoś, prawda? I jeżeli masz te badania, a w zasadzie wyniki tych badań, orzeczenia lekarskie i psychologiczne okazać, to też to okaż, zanieś to do stosownego urzędu i miej sprawę z głowy. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli miałeś jakieś ciekawe perypetie w związku z, nazwijmy to, korespondencją ze starostwa, czy korespondencją z innymi urzędami, ale związaną ze sprawą jazdy po alkoholu, napisz to w komentarzu do tego wideo. Nie zjadłem wszystkich rozumów, nie jestem nieomylny i być może twój przypadek pomoże komuś innemu, a szczególnie jeżeli sytuację jakąś rozwiązałeś na swoją korzyść. Oczywiście, jeżeli chcesz więcej filmików, zasubskrybuj się do mojego kanału. Możesz obejrzeć tutaj drugi filmik, prawda, po drugiej stronie lub skomentuj to wideo poniżej.